Mam nadzieję, że doświadczacie i przeżywacie taką świadomość, że Pan tutaj jest obecny. Kiedy tutaj wchodzimy, kiedy zaczynamy uwielbiać Boga, kiedy zaczynamy Go wywyższać, ja odczuwam w moim sercu, w moim Duchu Bożą obecność na tym miejscu. I bez względu na to, co teraz przeżywamy i co się dzieje w Twoim życiu, chciałbym, żebyś wiedział, że Bóg jest mocny, że Bóg ma moc i On Ciebie podniesie. I on ciebie podźwignie, abyś mógł iść dalej, abyś nie zatrzymywał się. Bóg jest tym, który umiłował nas, dał tego dowód, i nie musimy go ciągle pytać, żeby nam dał ciągle jakieś dowody swojej miłości. Ten dowód jest od dwóch tysięcy lat. Kiedy patrzysz na krzyż, on jest pusty. Bo ten, który zawisł na nim, został złożony do grobu, trzeciego dnia powstał z martwych, a teraz jest po prawicy ojca i wstawia się za nami. Ten krzyż świadczy o tym, że miłość Boża jest tak wielka, że nie powstrzymało to Boga przed oddaniem swojego jedynego syna za nas na śmierć. Jezus to zrobił dla Ciebie i dla mnie, dlatego że nas miłuje. To jest dowód, drodzy. I dzisiaj możemy być na tym miejscu i mieć ta, tą świadomość, że Bóg mnie kocha. Bóg mnie kocha ponad życie. Oddał życie za ciebie i za mnie. Ja wiem, że dzisiaj jest nabożeństwo ewangelizacyjne, ale jak tak patrzę, to w miarę większość, jak nie wszyscy, tutaj są tymi, którzy zaufali Chrystusowi. I muszę Wam powiedzieć, że jakiś czas temu otworzyłem Biblię w dwóch miejscach, czytając Ewangelię Łukasza, później czytając Psalm i Bóg do mnie zaczął przemawiać odnośnie jednej bardzo istotnej kwestii. Chcę dzisiaj mówić o dziękczynieniu. Albo inaczej, chcę mówić o wdzięczności i dziękowaniu Bogu. Chciałbym, chciałbym żebyśmy zobaczyli, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat do Twojego i do mojego życia. Jak niesamowicie ważne jest, abyśmy budowali swoje życie aby ono było życiem pełnym wdzięczności dla Boga. I to jest niezwykle ważne. W Psalmie 50 czytamy w wierszu 14, 15 i 23 takie słowa. Psalm 50, wiersz 14, 15 i 23. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. Drodzy, jeszcze raz przeczytam ten fragment. Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Spełnij swoje śluby wobec najwyższego. Wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I wiersz 23. Kto mi ofiaruje chwałę? A Biblia Warszawska podaje, kto mi ofiaruje nie, ten mnie czci. A temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. Drodzy, żyjemy w czasach, ja myślę, że chyba zawsze z tym były mniejsze, większe problemy, że trudno jest czasami człowiekowi wyrazić, czy powiedzieć za proste rzeczy dziękuję. Czasami trudno komuś jest powiedzieć, proszę. Bardzo trudno, jeszcze chyba trudniej jest powiedzieć, przepraszam, kiedy coś zrobiliśmy nie tak. I to są takie deficyty, które występują bardzo często w naszym życiu. Ale Bóg nie chce, żeby ten deficyt występował w naszych relacjach z Nim. Chce, żebyśmy pamiętali, jak bardzo ważne dla Niego. Jest słowo dziękuję. Jest wdzięczność Twojego i mojego serca. Jest to tak ważne, że pismo święte w wielu miejscach na ten temat mówi, drodzy. Tak więc w naszej społeczności z Bogiem to słowo dziękuję, to słowo podziękowania i serce pełne wdzięczności jest niezwykle ważne w naszych relacjach z Panem. Drodzy, Powinienem się zastanowić, i każdy z nas powinien sobie zadać pytanie: czy jestem wdzięczny? Czy buduję w sobie serce wdzięczne Bogu? Czy moim stylem bycia, stylem życia jest życie pełne wdzięczności? Czy ja wyrażam moją wdzięczność? Czy yy, z mojego serca płynie wdzięczność dla Boga za to, że on jest, za to, że on mnie umiłował, za to, że on obiecał, że będzie z Tobą i ze mną do skończenia świata, za to, że powiedział, że nigdy, nigdy, nigdy Ciebie nie zostawi ani nie opuści. Jest wierny. Kiedy czytam Stary Testament, dostrzegam, że. Bóg całą służbę dla niego, jakby centrum tej służby umieścił w przybytku. Pamiętacie, przybytek, świątynia, miejsce, dziedziniec, miejsce święte, miejsce najświętsze a więc tam koncentrowało się życie religijne Izraela. Każdy z tych elementów mówił coś o Bogu. Żydzi składając ofiarę, Kapłani obmywając się i składając tą ofiarę, wchodząc do miejsca świętego, raz do roku najświętszego, to wszystko mówiło im, w jaki sposób mogą zbliżać się do Boga. Ale jest coś, co czyniono poza protokołem, poza tym, co Bóg powiedział już do Mojżesza, w jaki sposób mają się do niego zbliżyć. Takim pierwszym człowiekiem był Dawid, który zrobił dziwną rzecz. Bo kiedy sprowadzał skrzynię przymierza, której nie było w przybytku, ona była w domu Abinadaba, i on postanowił ją sprowadzić, i nie prowadzi ją do miejsca, gdzie był przybytek, gdzie było miejsce najświętsze, gdzie właściwie ona tam powinna być, ale Biblia mówi, że on sprowadził ją do Jerozolimy, rozpiął namiot nad nią, a później ustanowił śpiewaków, ustanowił muzyków. I oni składali Bogu chwałę, ofiarę chwały, czci i uwielbienia. I zdumiewające jest to, że Bóg nie miał z powodu tego, nie robił jakichkolwiek wyrzutów Dawidowi. Ale podobało się to Bogu wręcz. Bóg powiedział: Ja bardziej wolę chwałę niż ofiary ze zwierząt, chociaż jedno i drugie było ważne przed obliczem Boga. I w tym psalmie 50, psalmie napisanym przez Asafa, z kolei znowu mamy kogoś, kto wychodzi poza protokół, który Bóg ustanowił. On mówi tak w tym psalmie: Ja nie chcę. Czy myślicie, że ja pożądam krwi owiec, baranów i kozów? To, co sprawia Bogu radość, to, co sprawia Bogu przyjemność jest. Wdzięczność jest dziękczynienie, uwielbienie Boga w ten sposób. Inaczej mówiąc, kiedy ofiarujesz Bogu dziękczynienie, kiedy Twoje usta, a sądzę, że powin, powinno to płynąć z głębi serca, i wychodzi wdzięczność i dziękczynienie za to, czym Bóg Ciebie obdarza, to jest ofiara miła Bogu. Cenniejsza niż te ofiary ze zwierząt. Tak właśnie mówi ten psalm. Drodzy, bardzo często ludzie, zresztą taka jest nasza natura, że wpadamy w rutynę i przyzwyczajenia. Prawda? Na początku oni, kiedy składali ofiary, i tam były różne ofiary za grzech, ale były też ofiary dziękczynne, całopalne, ślubowania. Różne ofiary. Tam mogło być ich serce, ale z czasem. Zabrakło serca, oni jakby wpadali w pewien, pewne przyzwyczajenie, że trzeba wykonać pewien rytuał, trzeba złożyć ofiarę, bo, bo, bo. Ale najgorsze było w tym wszystkim to, że oni przychodzili składać ofiary, ale kiedy wychodzili na zewnątrz, oni kompletnie ignorowali Boże przykazania i Boże Słowo. Oni się kłócili, oni okradali, oni kłamali. Oni oszukiwali, robili wiele złych rzeczy, a później przychodzili do świątyni jakby nigdy nic i składali ofiary. I Bóg mówi przez Izajasza, już proroka, mówi obrzydło mi to wszystko, zamknijcie w końcu świątynię, przestańcie składać te ofiary. A więc zobaczcie, że Bóg kocha się z płynącej z serca chwale, uwielbieniu i dziękczynieniu. Kiedy tutaj jesteśmy na tym miejscu i grupa tutaj staje, aby uwielbiać Boga, byłoby źle, gdybym tak na tym zakończył, że grupa staje, aby uwielbiać Boga. My wszyscy wstajemy razem, czy jesteśmy tam z tyłu, czy z przodu, czy w środku, to nie ma znaczenia, ale ty i ja to nie ma być rutyna, ale masz powstać i z serca oddać Bogu chwałę. Dlatego, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Dlatego, że jest napisane, że chwała dla Boga jest ofiarą, którą Bóg mile widzi. W nowym przymierzu właśnie tamta ofiara w przybytku ze zwierząt już nie funkcjonuje. Wiemy, że została złożona raz na zawsze doskonała ofiara, jeśli chodzi o przelaną krew Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ale ciągle funkcjonuje to, co było ustalone poza protokołem: chwała i wdzięczność dla Boga. Tak jak w Starym Przymierzu powinien to lud Boży czynić, tak i w Nowym Przymierzu powinien to lud Boży czynić. W liście do Hebrajczyków w XIII rozdziale czytamy właśnie o tego rodzaju ofierze. Piętnasty wiersz tak mówi. 13 rozdział, wiersz piętnasty. Przez niego, przez Jezusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Zwróćcie uwagę, tutaj o chwale jest powiedziane, że ona jest ofiarą składaną Bogu. I ta ofiara jest składana naszymi wargami. Twoje i moje usta powinny wyrażać chwałę, otwierać się i wyrażać chwałę, która płynie z głębi naszych serc. Ofiarą mile widzianą. I tak się zastanawiam, że jeżeli jest to ofiara, to ona ciebie i mnie coś kosztuje. To znaczy, że ja muszę podjąć pewien wysiłek. Oto podnieść swój głos, swoje serce, swoje ręce, aby oddać Bogu należną mu chwałę. Amen. To coś kosztuje. To kosztuje mój czas. Bo przecież mógłbym w tym czasie robić zupełnie coś innego. Ale ja teraz składam ofiarę chwały dla mojego Pana, dla mojego Boga i dla mojego Zbawiciela. To. Kosztuje nas, bo jest to nazwane ofiarą, to dotyka serc i emocji. Trudno wyrażać coś, chwałę i cześć i uwielbienie bez emocji. Dlatego podnosimy ręce, dlatego klaszczemy. Dlatego gramy i śpiewamy na wszelkim instrumencie, aby Bóg był uwielbiony. Ale podobnie jak, jak chwała, tak dzięczynienie jest mile widzianą ofiarą dla Boga. Bóg chce, żebyśmy nie tylko Go chwalili, Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi pełnymi wdzięczności dla Boga. Drodzy, oto Asaf napisał nam ten psalm. Z inspiracji Ducha Świętego. Mówi: Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Bądź tym, któż, który to praktykuje, który to robi i który ma wdzięczne serce wobec Boga. Bóg oczekuje od nas, od swoich dzieci, jednego i drugiego: chwały i wdzięczności. Chwały i dziękowania. Powiem tak. Nieznośnym albo trudnym jest życie z człowiekiem ciągle niezadowolonym. Nie? On na, na wszystko, do wszystkiego ma jakieś tam uwagi i pretensje. On jest na nie. Cokolwiek byście mu nie zrobili, on ciągle widzi dziurę w całym. On nie ma wdzięcznego serca, nie widzi pozytywów. Nie dostrzega błogosławieństw, które pochodzą od Boga. I powiem tak, że niewdzięczność jest grzechem. I niewdzięczność buduje niewłaściwe nawyki i niewłaściwy charakter przed obliczem Boga. Bo jeżeli nie mam wdzięczności wobec Stwórcy, to go obrażam. To dosłownie go obrażam. To znaczy, że nie cenię sobie tego, co Bóg w swojej łasce i miłości daje Tobie i mnie. Brak wdzięczności obraża Boga, który nam wszystkiego chętnie, pod dostatkiem, udziela. Bóg udziela. Ja kiedy czytam i otwieram list do Efezjan, drugi rozdział listu do Efezjan, czytamy tak. Od czwartego wiersza, lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski, przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, oto ta obfitość łaski jest udzielana Tobie i mnie nieustannie już teraz, a w wieczności będzie to jeszcze bardziej pomnożone i będziemy błogosławieni. Jak nie być wdzięcznym? Jak nie okazywać wdzięczności, chwały, uwielbienia dla naszego Pana? Jest taka historia w Nowym Testamencie w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Znacie ją doskonale od 11 do 19 wiersza. to czytamy tak, a w drodze do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei, gdy wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych mężczyzn którzy stanęli z daleka. I donośnym głosem zawołali Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił i chwalo, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. I upadli na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. I powiedział do niego: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Taka życiowa sytuacja. Oto ludzie, którzy byli nieuleczalnie chorzy, nie było lekarstwa, nie było żadnej możliwości, aby im pomóc, odseparowani od społeczeństwa. I oto, kiedy Jezus idzie, oni mają odwagę i wiarę, aby stanąć naprzeciw Jezusa i z daleka, bo nie mogą się zbliżyć, wołają: zmiłuj się nad nami. I Jezus okazuje zmiłowanie. Mówi: Idźcie. Ukażcie się kapłaną. Oni byli trendowaci. Wiecie, to byli ludzie wiary. Oni mieli wiarę, aby odebrać uzdrowienie dla swojego ciała. Dlatego, że kiedy Jezus powiedział: Idźcie, ukażcie się kapłaną, oni odwrócili się i poszli. Gdyby nie mieli wiary, powiedzieliby, pierwsze, niech, zobaczmy, czy jesteśmy uzdrowieni. Ale oni z wiarą w słowo Jezusa odwrócili się i szli w kierunku świątyni, w kierunku kapłanów, aby im się ukazać. I w drodze zostali uzdrowieni, oczyszczeni. Ja sobie mogę wyobrazić, nie wiem, ale że to nie było tak, o, o jestem uzdrowiony, fajnie. I, I poszli dalej. Ja myślę, że tam była ekscytacja. Tam była radość, tam były podskoki, oni się mogli dotykać, czy to jest prawda, czy taka jest rzeczywistość. Ale tylko jeden wrócił do Jezusa. Zobaczcie, jak jest z dziękczynieniem, jak jest z wdzięcznością. To jest jakiś obraz tego, jak ludzie, jak my ludzie funkcjonujemy. Na dziesięciu jeden jest gotów podziękować i to wyrazić. I on, tak jak miał odwagę, potrzebę i wołał Jezu oczyś mnie tak wrócił do Jezusa złożył mu pokłon i podziękował za to że Jezus go uzdrowił drodzy ile razy jesteśmy tymi którzy kładziemy się zanim się położymy spać dziękujemy Bogu że dał nam przeżyć kolejny dzień dziękujemy Bogu kiedy wstajemy że mogliśmy przespać noc i oto jest nowy dzień, nowych możliwości. A Bóg powiedział, że jest z nami i będzie zawsze z nami, będzie nas błogosławił. Wdzięczność, wdzięczne serce. Oto zastanówmy się, w której grupie jesteśmy. Trudno mówić, jak ktoś jest jeden, że to jest grupa, ale ty i ja możemy dołączyć do tego jednego i być wdzięczni. I Bogu dziękować za wielkie i za małe rzeczy. Za drobne wydawałoby się czasami może nieistotne, ale muszę Wam powiedzieć, drodzy, że jeżeli nie umiem dziękować za drobne rzeczy, nie będę dostrzegał tych większych. Kto jest wierny w małym, i w większym będzie wierny. A więc nie mów, a taka drobna rzecz, taka sytuacja. Niektórzy powiedzą przypadek, a ja powiem, oto Bóg zachował mnie. Oto Pan uchronił mnie od czegoś, nie jakiś tam, nie jakiś przypadek. Pan działa w odpowiednim czasie. Popatrzmy, możemy mieć wiarę, możemy odbierać zwycięstwo, uzdrowienie, błogosławieństwo, ale może brakować nam wdzięczności. Tak jak w przypadku tych dziewięciu. Czy tylko. Ty, jeden zostałeś uzdrowiony? Kiedy jesteśmy na tym miejscu, to miejsce powinno charakteryzować się zgromadzonych bożych ludzi dwoma rzeczami: nieustanną chwałą, uwielbieniem, wywyższaniem Boga, tak? Bo to jest ofiara mile widziana Bogu i to miejsce powinno się charakteryzować jak z serc i ust Bożego Ludu nie tylko płynie chwała, ale wyrażamy naszą wdzięczność, że Bóg nas zbawił. Że Bóg mnie błogosławi w moim codziennym dniu, w moim życiu, że Bóg daje mi siły, Bóg daje mi zdrowie, Bóg mnie przeprowadza. Sprawa dziękczynienia wobec Boga to nie jest sprawa tylko grzeczności, ale jest to sprawa uczczenia, bądź nie, naszego Boga. Uchonorowania lub nieuhonorowania. Kto mi ofiaruje dziękczynienie, ten mnie czci, mówi Pan. A więc dziękując Bogu wyrażam mu chwałę. W takim krótkim fragmencie listu do Kolosan, trzeci rozdział, piętnasty do siedemnasty wiersz, w każdym wierszu mowa jest o wdzięczności. Tam jest, pamiętacie, to jest ten fragment, który mówi, że słowo Chrystusowe niech mieszka, niech zadomowi się w was w obfitości. I tam takie są użyte stwierdzenia, a bądźcie wdzięczni, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I na końcu w 17 wierszu, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Trzy wiersze i w trzech wierszach jest mowa o wdzięczności. Mam być wdzięczny. Bądź wdzięcznym człowiekiem. Bądź osobą, która promieniuje wdzięcznością. Nie zrzędź, nie narzekaj, nie frustruj się, nie mów, że nic z tego nie będzie, ale zacznij zmieniać swoje nastawienie i zacznij Bogu dziękować za wszystko. No, czy tak jest napisane w Biblii? Za wszystko. Jest tak napisane. Znacie takie miejsce? Apostoł Paweł pisze w liście do Tesaloniczan pierwszym piąty rozdział, wiersz 18 do 19, tak pisze dosłownie: we wszystkim. Dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I zaraz dalej pisze ducha nie gaście. Wiecie, nigdy tak nie spojrzałem na ten fragment. Oto z jednej, że połączyłem ducha, nie gaście ten werset, to wyrażenie z tym wcześniejszym wersetem. We wszystkim, we wszystkim, bo tam tak to dosłownie możemy oddać. We wszystkim, czyli w każdych okolicznościach, jakich jesteś, w każdej sytuacji, dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Wiecie, Bóg. Coś nam komunikuje. Brat Roman czytał z Izajasza fragment. Gdybyś był zważał na moje przykazanie, twój pokój byłby jak strumień. Drodzy, bądźcie wdzięczni, jest przykazaniem. Jeśli będę zważał na przykazanie, na to wezwanie Pana, odkryjesz, jak przychodzi uzdrowienie, Boże życie i moc do twojego serca, do twojego życia. Twojej sytuacji. Może się to wydawać beznadziejnym, to co się dzieje, ale kiedy zaczniesz w tej całej, w tym we wszystkim, w każdych okolicznościach przyjdziesz do Pana i nie będziesz się koncentrował na tym, co negatywne, ale będziesz się koncentrował na tym, co dobre cię spotyka od Boga, będą się dziać cuda Boże. Moc Boża ogarnie twoje życie. Będziesz nie coraz bardziej się pognębiał swoją frustracją, ale będziesz się podnosił, bo wdzięczność sprawi, że będziesz się podnosił w Bogu, a Bóg będzie udzielał ci łaski i mocy w twoim życiu. Sytuacja zacznie się zmieniać tylko dlatego, że postanowiłeś oddać Bogu wdzięczność pomimo wszystko. Moi drodzy, wyrażanie wdzięczności Bogu w każdej sytuacji, dobrej i złej, zachowuje nasze serca od zgorzknienia, od urazy wobec Boga, że nas nie zachował w danej sytuacji, mógł nas ustrzec, a jednak stało się to, co się stało, czyli wyraża cześć pomimo, pomimo, że to i tamto, i tamto miało wydarzenie, to jednak ja chcę być wdzięczny Bogu, że On jest ze mną. I zawsze wyraża wiarę, że Bóg nadal jest z nami, że Bóg czuwa nad nami. Choć może tego teraz nie widzimy, nie wy, nie rozumiemy. Wdzięczność wyraża, że Bóg kontroluje moje życie i sytuację. W liście do Efezjan jest jeszcze coś mocniej powiedziane. Tesaloniczan we wszystkim dziękujcie. W każdej okoliczności zachowajcie wdzięczność waszych serca do Boga. Jak zachować wdzięczność, jak może straciłeś pracę, coś tragicznego się wydarzyło, a jednak Bóg mówi nie trać wdzięczności. W liście do Efezjan 5:20 jest dosadniej jeszcze powiedziane, bo tam jest użyte troszeczkę inny przedimek, mówi: "Za wszystko dziękujcie". Za wszystko dziękujcie, bo taka jest wola Boża względem was. Za wszystko, tak się zastanawiam, jeśli we wszystkim, to jeszcze jakoś łatwiej, ale za wszystko, za dobre i złe rzeczy, które mnie spotykają. Jak to mam rozumieć? Moi drodzy, jeżeli popatrzymy do Bożego Słowa, w liście do Rzymian jest napisane: Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, tym, którzy Boga miłują. No to diabeł próbuje zrobić bardzo negatywne. On zawsze robi złe i negatywne rzeczy. Ale ja wierzę i Bóg to, co złe, jest w stanie obrócić dla Twojego i mojego błogosławieństwa. Tak było w życiu Hioba. Diabeł myślał, że go pokonał. Ale Hiob nie utracił wiary. Hiob nie utracił społeczności z Bogiem. A jego koniec był taki, że Bóg podwójnie go błogosławił. Za Jego wierność, za to, że on pozostał ufny i wierny Bogu. Poprzez naszą wdzięczność we wszystkim i za wszystko dajemy Bogu możliwość działania także nie tylko w swoim życiu, ale w życiu ludzi, którzy są nam przeciwni, którzy sprawiają nam przykrość. Nie oddajemy złem za zło, ale błogosławieństwem, za przekleństwo. Inaczej mówiąc, kiedy doświadczam różnych rzeczy i pozostaję wdzięcznym, okazuje się moja wiara wypróbowana, cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. I kiedy Pan przyjdzie, będzie to na moją chwałę, na Twoją chwałę. To przyniesie pożytek wieczny, błogosławieństwo wieczne. Drodzy, są straszne konsekwencje w życiu człowieka, który nie okazuje ani chwały, ani wdzięczności dla Boga. Liście do Rzymian 1:21 jest napisane, że oni zeszli na manowce, pogrążyli się w błędzie ci ludzie, którzy nie uwielbili Boga jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia. Dwie rzeczy: uwielbienie Boga jako Boga, uczczenie go i brak wdzięczności spowodowało, że poszli za impulsami swojego zepsutego serca, zboczyli z Bożych dróg, pogrążyli się w bałwochwalstwo, w niemoralność, bo tych dwóch rzeczy zabrakło. Nie oddali chwały Bogu. A więc brak wdzięczności Bogu nie tylko pozbawia Boga należnej mu czci, ale także niszczy Twoje i moje życie emocjonalne, zdrowie naszej duszy, naszych emocji. Niewdzięczność kształtuje, tak myślę, takiego zgorzkniałego, niezadowolonego z życia człowieka. Taki człowiek nie dostrzega pozytywów w swoim życiu, nie potrafi się cieszyć z tego, co ma. Jego serce staje się nieczułe na każdy przejaw Bożej łaski wobec niego. Uważa, że po prostu mu się to należy, że on sobie na to zasłużył. Patrzy na błogosławieństwa innych, nie widząc ich w swoim życiu. Zazdrość, złość, gniew, frustracja zaczynają wypełniać jego serce. Jest to człowiek, który bardzo często innych osądza za swoje niepowodzenia. Ciągle narzekający, w konsekwencji oskarżający Boga za brak błogosławień w swoim życiu. Nie dlatego, że ich nie ma, on ich nie dostrzega. Nie jest wdzięczny za każdy przejaw Bożej łaski. Ale wdzięczny człowiek, Wdzięczne Boże dziecko zachowuje pokój w swoim sercu, miłość do Boga i ludzi. Wdzięczność pozwala mu przechodzić przez trudne sytuacje. Zachowuje serce w czystości, wolno od gniewu, złości i zazdrości. Wdzięczność kształtuje wrażliwość i wrażliwego człowieka na potrzeby innych. Tak sobie myślę, kiedy rozważam kwestię wdzięczności lub niewdzięczności. Wdzięczność sprawia radość i zadowolenie z życia, daje poczucie szczęścia. Wdzięczność ku Bogu i ludzi buduje coraz silniejsze więzi, pełne zdrowych relacji. Znacie Psalm 103? Niedawno odwiedziłem moją mamę i tak, tak sobie pomyślałem na koniec. Na koniec przeczytamy coś z Bożego Słowa i pomodlimy się. I właśnie tak sobie pomyślałem: Psalm 103. Mówię, mamuś, przeczytamy Psalm 103, a moja mama zaczyna mi go cytować. Co sprawiło mi wielką radość. I przeczytaliśmy, a później mogliśmy się modlić. Zobaczcie to psalmu 103. Psalm 103 mówi, abyś nigdy nie zapominał łaski Bożej. Nigdy nie zapominał tej dobroci, miłości Boga względem ciebie, względem twojego życia. Abyś był człowiekiem, który pamięta i jest wdzięczny i nieustannie chwali Boga i wywyższa Boga. Błogosław duszo moja, Pana, całe moje wnętrze, Jego święte imię. Zobaczcie, jak wdzięczny jest psalmista. I jaka wdzięczność, i za co on jest wdzięczny, on tutaj wymienia. To jest tak jak, kiedyś jedna, tak jak kiedyś śpiewaliśmy ze śpiewnika pielgrzyma jedną z pieśń. Policz dary, które Bóg ci dał, które od niego brałeś i którego, od którego bierzesz i będziesz brał do końca swoich dni. Bo dary Boże się nie wyczerpują. Błogosławieństwo Boże nie jest ograniczone. Łaska Boża ponad miarę jest nam dana. I psalmista. Po prostu jest wdzięczny, błogosławi Pana i ten psalm 103. On sam swoją duszę wzywa, nigdy, moja duszo, nie zapominaj tego, co Bóg zrobił dla Ciebie i co robi dla Ciebie. I kochani, jak zacząłem robić tą listę, za co on dziękuję. To ona jest niesamowicie długa. Odpuszcza wszystkie Twoje winy. Jakże mu nie dziękować? Leczy wszystkie moje Choroby, jakże mu nie dziękować? Ratuje od zguby moje życie. On mówi tak, wieńczy cię łaską i litością. Skoro wieńczy, ja sobie to wyobrażam, że jakby łaskę i litość, jak wieniec nakłada na Twoją i na moją głowę. W ten sposób nas honoruje. Łaska i litość Boga jest jak wieniec na naszej głowie. Nasyca dobrem życie Twoje, co sprawia, że od, w moim i Twoim życiu odnowienie, odświeżenie sił. Wymierza sprawiedliwość, nie muszę sam jej wymierzać. Przywraca prawo uciśnionym, objawia swoje dzieła i drogi. Jest miłosierny i łaskawy, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie i nie gniewa. Popatrzcie, nie postępuje z nami według naszych grzechów. Mógłby potraktować nas, ale tego nie robi. Jakże mu nie dziękować, że okazuje tak wielkie miłosierdzie? Oddala od nas występki nasze jak wschód od zachodu. <laughs> Lituje się nad nami jak ojciec nad dziećmi. Pamięta, żeśmy prochem. Udziela swej łaski dla naszych dzieci, wnuków. Bo tam jest napisane: Synom i synom synów, i dodam i wnuczki. Udziela kolejnym pokoleniom, tym każdemu. Jakże Mu nie dziękować za to, że Bóg powiedział, że będzie błogosławił mnie, moje dzieci, moje wnuki, wnuczki? Jakże Mu nie dziękować, i prawnuki, i prawnuczki? Nie wiem, czy doczekam. Tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją, Jego łaska. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Drodzy, nie traktujmy dziękczynienia jako jakiejś opcji, ale jest to tak istotne i ważne i dla Boga, i w naszych relacjach między sobą, gdzie powinniśmy okazywać wdzięczność Bogu, Dziękujemy Bogu za siebie nawzajem, ale też dziękujemy sobie nawzajem, jeśli taka jest sytuacja. Dużo wdzięczności. Kto ofiaruje dziękczynienie? Bogu. On daje obietnicę, że pomoże mu w dniu utrapienia. Oddaj mu dziękczynienie, a Bóg później mówi: I wołaj do mnie w dniu utrapienia, ja cię wybawię. A ty mnie uwielbisz. Jeżeli jestem wdzięczny, popatrzcie, tam jest mowa, że mogę być wdzięczny w dniu utrapienia, w dniu trudnym, ale jednak nadal zachowuję wdzięczność do Boga. Wszystko poszło nie tak, wszystko może się zwaliło, może cierpię tak mocno i tyle razy już prosiłem Boga, aby mnie uzdrowił. Ale nie. Pozwalaj okraść swojego serca z wdzięczności. Bądź we wszystkim wdzięczny, w każdej sytuacji wdzięczny, a zobaczysz, że Bóg wysłucha cię w dniu utrapienia, da ci wyjście, da ci uzdrowienie, podniesie cię i wyratuje cię. I będziesz widział wielkość i wspaniałość Boga. Kiedy patrzę na to, co dzieje się w niebie, do księgi objawienia, czy tam jest dziękczynienie składane Bogu? Jak myślicie? Tam jest chwała i cześć i dziękczynienie. A postacie, a gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków. Jakim jestem człowiekiem? Do kogo mi bliżej? Do sfrustrowanych dziewięciu, których doświadczają łaski, a tego nie dostrzegam i nie umiem podziękować? Czy... Bardziej skłaniam się ku temu jednemu, który dostrzega każdy przejaw łaski i miłosierdzia Boga. Posłuchajcie, co mówią ludzie, naukowcy, którzy badają kwestię wdzięczności lub braku wdzięczności. Odkryli takich siedem udowodnionych naukowo korzyści bycia wdzięcznym. Biblia mówi to. A ludzie kiedy zastanawiają się i badają, co się dzieje z człowiekiem, który jest wdzięczny. Po prostu okazuje wdzięczność. Ma nastawienie ku wdzięczności. Poprawia się jakość snu i ułatwia zasypianie, kiedy człowiek okazuje wdzięczność. Aktywuje i reguluje podzgórze obszar w mózgu, który jest związany z procesem snu. Czyli zamiast przed snem zamartwiać się. Okażmy Bogu wdzięczność. Powiedz: Nie jest może dobrze, Panie. Wszystko wygląda kiepsko, ale ja Ci dziękuję za wszystko, bo moje życie jest w Twoim ręku. A Ty jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci. Nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, jak z tego wyjść, ale jedno: chcę Ci dziękować, że Ty mnie nie zostawisz. Będziesz spał. A to diabeł nie zabierze ci snu. Sprawia, że odczuwamy więcej radości i satysfakcji. Bycie wdzięcznym, wdzięczne serce pro, produkuje, uruchamia, produkuje dopaminy. Działa to jak naturalny zastrzyk energii, motywacji do działania i wykonywania jeszcze większej ilości rzeczy, która powoduje uczucie, które powodują uczucia wdzięczności. Po trzecie, redukuje stres. Badania z 2007 roku pozwoliły stwierdzić, że osoby wdzięczne doświadczyły znacznego spadku ciśnienia skurczowego. Wdzięczność pomaga obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu. Osoby wdzięczne lepiej radzą sobie pod presją i lepiej znoszą trudne momenty życiowe. Po czwarte, redukuje wdzięczność redukuje lęk i depresję. Wdzięczność uwalnia hormony szczęścia. Odczuwasz, czujesz, a więc dopaminę, serotoninę i oksytocynę. To piąte sprawia, że jesteśmy bardziej empatyczni, stajemy się bardziej dobrotliwi i troskliwi. Dokonuje zmian w przyśrodkowej korze przedczołowej. Po szóste dodaje energii. Wdzięczni są szczęśliwsi, zdrowsi. Ich jakość życia jest lepsza. I po siódme, wzmacnia siłę woli i pomaga podejmować lepsze decyzje. Badacze wykryli w 2000 roku, że wdzięczność sprawia, że stajemy się ludźmi bardziej wytrwałymi w naszym codziennym życiu. Popatrzcie, Bóg dawno o tym wie. I kiedy on mówi, bądźcie wdzięczni, to on dawno o tym wie. I wie, co to sprawi w Twoim i w moim życiu. W naszym duchu, czyli w naszej relacji z Bogiem, w naszej duszy. Tym, jak tutaj będziemy żyć, działać, chciałbym, żebyśmy powstali. Czy jesteśmy Bogu gotowi składać ofiary chwały i dziękczynienia? Czy jest coś, za co chciałbyś dzisiaj Bogu podziękować? Czy są rzeczy, albo może nawet jeżeli wydają się one trudne, powiesz, wbrew wszystkiemu będę składał ofiarę dziękczynienia mojemu Bogu? I powiem wam tak, że czasami ludzie mieli ogromne problemy. Nawet dziękowali za złe rzeczy, które zdarzały się w ich życiu. Ludzi, którzy dokonywali czy wywierali złą presję na ich życie, ale zaczęli Bogu dziękować. I wiecie, co się działo: Nie tylko ich serce było zachowane w Bożym Pokoju, ale Bóg zaczął dotykać się okoliczności i tych ludzi, którzy chcieli wyrządzić im zło. We wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża względem was. Drodzy, jeżeli masz dzisiaj i chciałbyś Bogu za coś podziękować, jest coś, za co powinieneś, czy to jest duże, czy małe, chciejmy Bogu w ten sposób teraz oddać chwałę. Chcemy się modlić, chcemy dziękować. Niech rozlegają się głosy i chwały, i wdzięczności z naszych serc i z naszych drodzy. Amen.